Katarzyna Wierzbicka, witam Państwa w piątek, 7 czerwca i zapraszam na wydarzenia. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni zdecydowali o zmianie formuły i sposobu realizacji budżetu obywatelskiego. Za nową wersją budżetu zagłosowali wszyscy obecni. Budżet obywatelski to część budżetu miasta, o wydatkowaniu której decydują sami mieszkańcy. Dzięki temu każdy tarnobrzeżanin ma szansę na zrealizowanie swoich pomysłów dotyczących budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury miejskiej. Prezydent Łukasz Nowak dopatrzył się w dotychczas obowiązujących zasadach budżetu obywatelskiego konieczności wprowadzenia zmian. Wiemy dobrze, jak rozstrzygały się ostatnie budżety obywatelskie w ostatnich latach. Generalnie wszystkie do tej pory były duże, oczywiście projekty były kwestionowane, dlatego jedną z pierwszych rzeczy, którą się zajęliśmy, to regulamin tego budżetu obywatelskiego. Myślę, że został na tyle dobrze dopracowany, że z tego typu sytuacjami, jakie miały miejsce w ostatnich latach, nie będziemy mieli już do czynienia. Teraz tarnobrzeski budżet obywatelski będzie przeprowadzany w trzech kategoriach projektów: kategoria ogólnomiejska, kategoria osiedlowa i nowa kategoria miękka. Do niej zalicza się projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym czy sportowym, nie przekraczające kwoty 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie dodatkowej kategorii projektów miękkich to nie jedyna zmiana. Można będzie lokalizować za pośrednictwem odpowiednich porozumień również inwestycje na działkach, które należą do spółdzielni, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład czasami mieszkańcy zgłaszają remont chodnika, załóżmy, prawda, a ten chodnik składa się z trzech części, to znaczy to jest jeden chodnik, jeden ciąg, ale to są na przykład działki należące do trzech różnych podmiotów, czyli miasto i na przykład dwie spółdzielnie, więc w tej sytuacji będzie możliwość na poziomie odpowiedniego porozumienia jakby przekazać częściowo te działki i w takiej sytuacji realizować projekty budżetu również w takich okolicznościach. Nowością jest też również to, że w zasadzie prezydent powołuje komisję siedmioosobową, która będzie pomagała merytorycznie, jeżeli chodzi o podpowiedź w realizacji, i później będzie najprawdopodobniej jeszcze osoba, która będzie nadzorowała wykonanie tych inwestycji. Prezydent podczas sesji wprowadził autopoprawkę do uchwały wykreślającą konieczność, aby projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego spełniały kryterium ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców. Kompletnie nie rozumiem, że tak powiem, wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w tej sytuacji, jakiejś ogólnodostępności, jeżeli to nie wynika z przepisów ogólnych. Dzisiaj dzięki tej autopoprawce pana prezydenta mamy taką sytuację, że na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie przepisy formalno-prawne nas ograniczają. Czyli krótko mówiąc, jeżeli robimy to z budżetu miasta, a czy to jest budżet obywatelski, czy to są, że tak powiem, decyzje zaplanowane przez Radę i przez prezydenta, to jest ten sam budżet i ograniczają nas takie same przepisy. Co możemy robić z pieniędzy publicznych, gminnych, a co nie możemy robić. I tylko takie ograniczenie powinno być moim zdaniem, a wszelkie pomysły mieszkańców, jakie by nie były, czy komuś się podobają, czy nie, to właśnie to jest idea budżetu obywatelskiego, że to mieszkańcy decydują ostatecznie. Za uchwałą w takiej postaci zagłosowało 20 radnych. W miniony weekend ruszyły wybory na przewodniczących tarnobrzeskich osiedli. Do pierwszych przetasowań w zarządach doszło już w Wielopolu, na Gnajowie, Sielcu, Zakrzowie i Siarkowcu. Maraton osiedlowych wyborów rozpoczął się w Wielopolu. Tam w kameralnej atmosferze 13 mieszkańców zdecydowano, że nową przewodniczącą została Sławomira Olszewska. Na tym stanowisku zastąpiła wieloletniego gospodarza Alfreda Martyniaka. Znacznie wyższą frekwencję odnotowano na kolejnych osiedlach. W Nagnajowie ponad 50 mieszkańców zdecydowało o zmianie przewodniczącej. Lidię Napieracz zastąpiła Bogumiła Karaban. Chciałabym jak najbardziej, żeby było to osiedle takie otwarte, żeby młodzież też więcej spotykała się ze sobą. Nie byli pozamykani tak jak każdy w jakieś elitki tak zwane. No, możliwości pewnie będzie dużo. Tylko po prostu chęci od mieszkańców, no i pomysłów czekam też, no bo to nie znaczy, że przewodniczącą jak będę, to tylko ja. Czekam na pomysły całego tu osiedla, no i będziemy działać. Kolejne zmiany przewodniczących miały miejsce w Sielcu, gdzie Michała Wiącka zastąpił Janusz Sudoł. Z kolei w Zakrzowie Bogusława Potańskiego zastąpiła lokalna działaczka, a od niedawna radna Aneta Surowiec. Jednak prawdziwe tłumy pojawiły się na osiedlu Siarkowiec. Tam zmiana warty była wymuszana objęciem przez dotychczasowego przewodniczącego urzędu prezydenta miasta Tarnobrzega. Tym samym schedę po Łukaszu Nowaku przejął Marcin Kuszaj. W
Dla mnie najważniejsze są pomysły mieszkańców, bo ja jako przewodniczący muszę kierować osiedlem, ale to nie są moje pomysły. To każdy ma własne potrzeby. Inne są potrzeby ludzi mieszkających w bloku, inne są potrzeby ludzi mieszkających w domkach jednorodzinnych. Mamy 3 spółdzielnie na naszym terenie, tak na dobrą sprawę, bo jest Siarkowiec, TSM oraz TBS, więc tutaj naprawdę każdy ma swoje potrzeby. Jeżeli chodzi o wizję, to na pewno kierunek zielonego osiedla, który został obrany przez poprzednie zarządy, jak najbardziej będzie kontynuowany. Dalsza współpraca z firmami, które będą chciały u nas prowadzić inwestycje typu budowa nowych bloków i tak dogrywać te tematy, żeby przy okazji tych inwestycji też ugrać coś dla osiedla w stylu inne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, z którymi zawsze będzie problem, ale to u nas naprawdę wygląda dość dobrze. Kolejne wybory na przewodniczących osiedli już niebawem. Jako następni decydować będą mieszkańcy Serbinowa, Starego Miasta, Podłęża, Wielowsi i Miechocina. W tym sezonie nad Jeziorem Tarnobrzeskim zostanie uruchomione tymczasowe pole namiotowe. Wiadomo już, ile trzeba będzie zapłacić za biwakowanie. Jak pokazały poprzednie sezony, chętnych do wypoczywania pod namiotami nad tarnobrzeskim akwenem nie brakuje. Do tej pory zainteresowani mogli je rozbijać w dowolnym miejscu i nie ponosili z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. W lutym Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła regulamin, zgodnie z którym na terenach rekreacyjnych nad akwenem obowiązuje zakaz rozbijania namiotów w innych miejscach niż do tego wyznaczone. Pole namiotowe nie było na ten sezon przygotowane. Wycofano się z niego na początku roku z realizacji zgłoszenia przetargu na projekt i budowę tego pola namiotowego. Natomiast było bardzo dużo uwag z tym związanych, uwag osób wypoczywających nad naszym jeziorem i z dyrektorem MOSIR-u zrobiliśmy wizję lokalną i ze względu na to, że jest już mało czasu, bo sezon już trwa, prawda, zleciłem wykonanie takiego pola namiotowego w bezpośrednim sąsiedztwie naszego parku linowego. Teren ten, za którego przygotowanie odpowiada Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, będzie uzbrojony i ogrodzony. Jak mówi prezydent, to jest lokalizacja, przy której w ostatnim roku namioty rozbijało najwięcej biwakowiczów. Czy wobec tych, którzy na miejsce wypoczynku wybiorą inne niż to wyznaczone, będą wyciągane jakieś konsekwencje? Oczywiście ja bym chciał, żeby to były konsekwencje na początku tego typu, że będziemy informować, że jest specjalne pole pod to wyznaczone z rozsądnymi stawkami, dlatego też będziemy sugerować i prosić o to, żeby tą lokalizację zmieniali. Oprócz tego jeszcze mogę powiedzieć, że wyznaczyłem to też w drodze konsultacji. Byliśmy z panem dyrektorem i wyznaczyliśmy miejsce, które wydaje się dogodne dla każdej ze stron, jeżeli chodzi o lokalizację kamperów. Będzie to ostatni parking przy ulicy Żeglarskiej, za Mariną, dlatego też, że lewa strona tego parkingu to są parkingi wzdłużne. Wzdłuż jest krawężnik, a oprócz tego jest jeszcze 3 metry naszej działki, czyli to idealnie dla takich kamperów będzie pasowało. Oprócz tego w bezpośrednim sąsiedztwie mamy tam toalety, które będą służyły również do tego, aby można było rzeczywiście w spokoju wypoczywać. Prezydent Tarnobrzega wydał już zarządzenie w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pola biwakowego i pobliskiego parku linowego. I tak rozbicie namiotu do 4 metrów kwadratowych na dobę ma kosztować 10 zł brutto. Namiot powyżej 4 metrów kwadratowych to już koszt 15 zł. Opłata od osoby dorosłej 15 zł. Opłata od dzieci i młodzieży od 5 do 18 roku życia 10 zł. Dzieci do 5 lat mogą biwakować bezpłatnie. Zakład Radioterapii przy Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu oferuje nowe techniki napromieniania. W ostatnim czasie uruchomiona została tu radiochirurgia stereotaktyczna. Radiochirurgia stereotaktyczna jest rodzajem radioterapii, unikalną metodą leczenia chorób nowotworowych i zmian patologicznych. Dzięki niej może być leczona kolejna grupa chorych onkologicznie, teraz już także w Tarnobrzegu. Jest to szansa dla pacjentów, dla których chirurgia nie jest najlepszym sposobem na leczenie. Tak? Dzięki stereotaktycznej radioterapii możemy dotrzeć bardzo głęboko w obszar guza, który oczywiście ma niewielką objętość. To jest jedna z rzeczy, które muszą być obostrzone tutaj. Jeżeli to jest bardzo mała zmiana, możemy podać bardzo wysoką dawkę promieniowania, kilkukrotnie wyższą niż w porównaniu do standardowego leczenia w jednej bądź 5 frakcjach. Tak? Czyli możemy nawet zdarza się tak, że przychodzi pacjent jednorazowo na takie napromienianie tej zmiany nowotworowej, efektem czego jest obumarcie guza nowotworowego. Warto dodać, że napromieniany jest sam obszar nowotworowy bez dużego marginesu otaczających tkanek zdrowych. Przy jakich nowotworach ta metoda jest najczęściej stosowana?
Przeważnie są to nowotwory głowy, nowotwory, które są w obszarze piersiowym, klatki piersiowej, bądź jakieś przerzuty z pierwotnych nowotworów. Do 5 miejscowych takich przerzutów możemy napromieniać. Uruchomiliśmy tą starotaksję w zeszłym tygodniu i już mamy 3 pacjenta do napromienienia starotaksją, więc w mojej ocenie jest to znacząca ilość pacjentów na zakładzie napromienianych tą techniką. W ostatnim czasie tarnobrzeska radioterapia odnotowała 30% wzrost leczących się tu chorych. Miesięcznie ma około 50 pacjentów. Niektórzy z nich bywają tu regularnie i chwalą sobie placówkę. Byłem już w wielu placówkach medycznych i życzyłbym sobie, żeby wszędzie było tak jak tutaj. Nie jest to jakaś kurtuazja, mówię szczerze. Panie, nie mówię o panach, są bardzo miłe. Druga rzecz, która jest naprawdę tego, to jest punktualność tutaj tych wszystkich zabiegów. Miałem przypadki, że wsiadałem do samochodu, bo ja jestem dość daleko, dojeżdżam. Telefon, proszę pana, na przykład dzisiaj jest awaria sprzętu czy coś takiego. To jest bardzo ważne, bo jedzie się 100 km i trzeba by było czekać. I jeszcze jedno powiem, psychika, to jest ważne. Te panie i w ogóle lekarze, czy ten pan, który obsługuje, panowie, oni to podchodzą z takim, wytłumaczą, powiedzą i człowiek inaczej się czuje, bo wszystko się w głowie się dzieje. Jak jest w głowie źle, to żadne leczenie nie pomoże. Mam radioterapię, no i czuję, że już mi dużo pomaga, także jestem bardzo zadowolony, że tu się dostałem do Tarnobrzegu. Mam dzisiaj 12 wizytę na tym oddziale, także zawsze nie trzeba stać w kolejkach, umawiamy się na godzinę i na tę godzinę przyjmują nas. Jak informuje doktor nauk medycznych Marcin Sawicki, kierownik zakładu radioterapii, w najbliższym czasie w ośrodku szykują się kolejne zmiany. Za miesiąc będą realizowane nowe techniki napromieniania na głębokim wdechu. Dzięki temu podczas napromieniania tylko i wyłącznie trafiamy w obszar nowotworowy bez uwzględnienia ruchów pacjenta, ponieważ ruchy pacjenta są cały czas monitorowane przez przyspieszacz. Tłumy najmłodszych mieszkańców przybyły 1 czerwca na tereny zielone nad Wisłą w Tarnobrzegu, by świętować Dzień Dziecka. Zabawa była tak dobra, że nie zepsuła jej nawet niepewna pogoda. Huczny Dzień Dziecka to powrót do tak dużego, rodzinnego świętowania zaproponowanego przez miasto. To też pierwsza tego typu impreza w miejscu do tego przeznaczonym, terenach zielonych nad Wisłą. Jestem bardzo zadowolony, że właśnie ta idea się przyjęła, prawda, i rozeszła się po mieszkańcach. Widać dzisiaj uśmiechy dzieci, a dla rodzica najważniejszy jest uśmiech jego dziecka. I tak jak tutaj widać, rzeczywiście radość dzieci ogromna. Mamy tutaj występy kulturalne, mamy występy sportowe. Każdy ma coś dla siebie i na tym mi właśnie zależało, żeby ten Dzień Dziecka, żebyśmy mieli w Tarnobrzegu cyklicznie i mam nadzieję, że to będzie cykliczne, taki Dzień Dziecka tutaj na miejscu. W stworzenie dziecięcego miasteczka nad Wisłą wzięło udział wiele organizacji, stowarzyszeń czy miejskich jednostek. Z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na czele. Wspólnymi siłami udało się zapewnić wiele atrakcji dla dzieci w każdym przedziale wiekowym. Każdy, nawet taki największy maruder, znajdzie dla siebie coś wspaniałego. Mamy tutaj przedstawicieli Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Komendy Policji, mamy symulatory lotu, mamy gry i zabawy, konkurencje rekreacyjne, sportowe, a wreszcie mamy dmuchańce, które się cieszą dużą popularnością wśród dzieci. Kolejki są, nasz teren okazuje się jest zbyt mały, chociaż jest bardzo duży, ale najważniejsze, że bawimy się dzisiaj nieodpłatnie, rodzice nie muszą sięgać do portfela i tym sposobem dzieciaczki są bardziej zadowolone. Poza grami i zabawami była też kultura, o którą zadbały tancerki ze studia tańca i ruchu FRAM. Na tym nie koniec. Kolejną atrakcją dla dzieci z okazji ich święta był pokaz iluzji w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Swoje najlepsze sztuczki zaprezentował przed najmłodszą publicznością uczestnik programu Mam Talent, Mateusz Sulimian Sawicz. W gminie Gorzyce najmłodsi mieszkańcy swoje święto obchodzili w ciągu 2 dni. Kulminacja Dnia Dziecka miała miejsce przy Ośrodku Kultury, gdzie zapewniono moc atrakcji.
Gmina Gorzyce dba o swoich najmłodszych mieszkańców. Świadczy o tym ilość atrakcji i wydarzeń, jakie zaplanowano dla całych rodzin z okazji Dnia Dziecka. Od samego rana, wczesnego rana, bardzo dużo różnych imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i rozwijających różne umiejętności, nawet z programowania i mechatroniki dla tych najmłodszych. No, odbyły się dzisiaj i zawody wędkarskie w Motyczu Poduchownym, Orliskach, na zbiorniku Krusgaoczy, Okoń Motycze, teraz po południu w Gorzycach, jutro jeszcze w Żawy, także naprawdę atrakcji bardzo dużo i bardzo dobra, duża frekwencja i dzieci, i rodziców. Gminny Dzień Dziecka miał się odbyć docelowo w Ogrodzie Technicznym. Jednak ze względu na niepewną pogodę i związane z nią niebezpieczeństwo, postanowiono przenieść imprezę do Ośrodka Kultury. Nie przeszkodziło to dzieciom w dobrej zabawie. Jest może ciasnawo, no ale myślę, że wszyscy są zadowoleni, bo najważniejsze, że jednak pogoda dopisała, że nie zmienialiśmy w ogóle programu całego wydarzenia, dlatego też myślę, że choć ciasnawo, ale jest zadowolenie ze strony dzieci. We wspomnianym programie gier, zabaw i atrakcji nie zabrakło tych najbardziej ulubionych i wyczekiwanych przez dzieci. Bardzo fajnie. Myślę, że dzieci są zadowolone, skorzystały, myślę, że ze wszystkich chyba atrakcji. Balony są, jazda na koniu była, więc myślę, że dzieci będą zadowolone. Co się najbardziej podobało? Co się podobało? Wszystko. Jazda konna. Jazda konna. Super jest. My żeśmy dopiero weszli, ale jest naprawdę świetnie. A co się najbardziej podoba? Dzieciom atrakcje. A które? Proszę, malowanie twarzy, tatuaże, balony, super. Są zajęcia z robotyki, mamy fotobudkę, jest też po raz pierwszy w Gorzycach kręcenie balonu, więc dużo takich prostych, nieskomplikowanych zabaw dla dzieci, żeby mogły w krótkim czasie się czegoś nauczyć, żeby mogły coś ze sobą na pamiątkę do domu zabrać. I tradycyjnie, jak co roku, każde dziecko zostało obdarowane przez pana wójta ufundowaną przez niego słodką niespodzianką. A poza niespodzianką były też życzenia. Dzieciom i ich rodzicom pogody ducha, radości. Rodzicom jak najwięcej radości z tych swoich pociech. Natomiast dzieciom, żeby taki radosny dzień trwał zawsze. Dzień Dziecka może być świętowany także z wędką nad wodą. Udowodniono to w trakcie spławikowych zawodów dla najmłodszych, które odbyły się na stawach Zwierzyniec w Tarnobrzegu. Najmłodsi tarnobrzeżanie lubią wędkować. Świadczy o tym fakt rosnącej z roku na rok frekwencji w zawodach spławikowych, jakie od 3 lat są organizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu. Na imprezie odbywającej się zawsze w okolicach Dnia Dziecka ilość uczestników była tak duża, że przerosła oczekiwania i możliwości organizatorów. Było wręcz więcej chętnych niż, nie zapisów, zdecydowaliśmy na 200 osób, było tak priorytet, że tak zapisujemy do 200, a było więcej, więc około 260 z tego, co słyszałem, co tam była koleżanka zapisywała, także bardzo dużo było chętnych i niestety nie mogliśmy, bo takie jest zamieszanie duże, tak więc nie idzie tego ogarnąć fizycznie. Pogoda jest jaka jest, ale jest prawie 200 dzieci przyszło. Oprócz tych, co są zapisani, jest jeszcze, może drugie 200, także z rodzicami całej rodziny. Poza samymi zawodami dla uczestników i ich rodziców zapewniono wiele atrakcji urozmaicających wydarzenie. Były więc dmuchańce, danie z grilla, wata cukrowa, a także prezentacje policyjne i strażackie. Bez względu na to samo wędkowanie cieszyło się ogromną popularnością. Jest bardzo dużo tych dzieci chętnych do łapania ryb, o dziwo, tak więcej niż było. Od nas też tak chłopaki chodzą i co mogą też doradzają, bo są rodzice, co nie mają pojęcia, a dzieci wędki mają. No i także mówię, coś co możemy, staramy się im pomagać, zestaw złożyć, na co połowić. Jest, zadowoleni są. Takie zawody to też dobra okazja do zaszczepienia w dzieciach pasji wędkarskiej. Możliwości do łowienia ryb w Tarnobrzegu nie brakuje. Tutaj w większości występuje karp, taki nasz, taki powiedzmy pospolity karaś, okoń, jakieś płotka, leszcz jest. Tutaj z tego co słyszałem, to już łapali takie większe rybki, jak amur, karpik, także coś tutaj się działo, także jeśli chodzi o ten rybostan. Po zakończeniu zawodów na wszystkie dzieci czekały atrakcyjne nagrody. Wiele zabaw, uśmiechu i radości. Tak pokrótce można opisać Dzień Dziecka w Akademii Malucha w Tarnobrzegu. We wspólnej zabawie uczestniczyły dzieci i ich przedszkolni opiekunowie.
Dzień Dziecka w Akademii Malucha to już tradycja. W końcu to jedno z najradośniejszych i najmilszych świąt w kalendarzu. I tym razem aura sprzyjała zabawom na przedszkolnym placu. Była to kolejna okazja do tego, by spędzić czas na świeżym powietrzu, a jak wiadomo, taki aktywny wypoczynek jest szczególnie ważny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na ten czas przygotowaliśmy wspólne zabawy, tańce. Zabawy te będzie prowadziła pani instruktor fitness i wszystkie panie wychowawczynie i nauczycielki z przedszkola. Każdy dzień dla dzieci w przedszkolu w Akademii Malucha jest niezapomnianą chwilą i piękną zabawą jednocześnie. To wszystko organizujemy, żeby dzieciom umilić czas, żeby dobrze wspominały przedszkole, Akademię Malucha i żeby miały niezapomniane wrażenia. Były tańce, bańki mydlane, zabawy z chustą animacyjną, nie zabrakło i sportowych zmagań. W naszym przedszkolu odwiedziły nas ulubione postacie z bajek naszych dzieci, takie jak Myszka Miki, Kubuś Puchatek i Mini. Zorganizowaliśmy różnego rodzaju konkurencje dla naszych dzieci na zjeździe tubingowym, na ściance wspinaczkowej. Zabawą i śmiechom nie było końca. Najbardziej naszym dzieciom przypadły do gustu zabawy taneczne. Jak wiadomo, nie ma nic bardziej szczerego niż uśmiech dziecka, a takich tego dnia nie było końca. Jak się bawicie? No, tańczymy, dostaliśmy lody i jeszcze są maskotki. Ja się super bawiłam i jeszcze mi się bardzo podobały te maskotki i lody. Było po prostu super. Jak tańczyliśmy i się fajnie bawiliśmy. Mi się bardzo podobało, jak tańczyliśmy, te zabawy, jak jedliśmy lody, te tańce. Mi się wszystko podobało, najbardziej te zabawy. Dobrze się bawiłam i mi się bardzo maskotki podobały, jak z nami tańczyły. A powiedzcie mi, czy w ogóle lubicie chodzić do przedszkola? Lubimy bardzo. Dlaczego? No bo jest tu wspaniale. Są fajne ciocie i w ogóle się bardzo opiekują dla nas. Bo tam jest dużo przyjaciół. Bo bardzo fajnie można spędzić czas. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do Akademii Malucha. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczyna rekrutację do projektu Kreatywni i Efektywni od dziś. To szansa dla osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego. Projekt Kreatywni i Efektywni od dziś realizowany jest ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7, kapitał ludzki gotowy do zmian, działanie 7.4. Jego głównym celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób pracujących zarówno kobiet, jak i mężczyzn w wieku od 18 do 89 roku życia. Wsparcie zostanie skierowane do grupy docelowej z obszaru województwa podkarpackiego. Projekt jest skierowany do osób pracujących, zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej, umowy krótkoterminowej dla ubogich pracujących bądź odchodzących z rolnictwa. W ramach wsparcia w projekcie oferujemy uczestnikom indywidualny plan działania, poradnictwo zawodowe grupowe, staże
szkolenia zawodowe oraz kursy. Są indywidualnie dobierane podczas indywidualnego planu działania, rozwijające ścieżkę zawodową bądź poprawiające dotychczasową sytuację zawodową uczestnika. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 10 czerwca i potrwa do 21 czerwca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Tarnobrzegu przy ulicy Marii Dąbrowskiej 15, pokój 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, telefon 533 399 355 lub 533 399 363, a także na stronie projektu www.kreatywnieefektywni.pl. Udział w projekcie jest bezpłatny. Społeczna Szkoła Podstawowa imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu świętowała Dzień Patrona. Z tej okazji jej uczniowie spotkali się z pilotem, własnoręcznie wykonywali też artystyczne samoloty. Patronem Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu od zawsze jest Mały Książę, tytułowy bohater powiastki Antoana de Saint-Exupériego. To była taka wspólna decyzja, nie tylko moja. Pamiętam do dziś tę radę pedagogiczną, na której rozmawialiśmy o tym, kto ma być patronem naszej szkoły. I bardzo mocno broniliśmy się przed tym, by była to postać osadzona w świecie politycznym, mocno historycznym. W ogóle broniliśmy się przed tym, by generalnie była to jakaś konkretna, kiedyś żyjąca osoba. Raczej chcieliśmy, by patronem naszej szkoły była idea. A te wartości, które zawarte są w książce Mały Książę, idealnie pasują do tego, co jest bliskie nam, nauczycielom tutaj pracującym w Małym Księciu. Tegoroczny Dzień Patrona odbywał się pod hasłem Spełniaj swoje marzenia. Jest o tym, aby nie bać się spełniania marzeń, aby do nich dążyć, aby być wytrwałym. No i w związku z tym dzieje się wiele sytuacji, które mają dzieciom mocno uświadomić to, jak warto spełniać swoje marzenia. Dużo jest warsztatów, dużo jest zajęć związanych z podróżowaniem, z organizowaniem podróży, ale też właśnie takich warsztatów psychologicznych związanych z tym, jak kierować swoją przyszłością, by kiedyś być szczęśliwym człowiekiem, by te nasze marzenia z dzieciństwa nie przepadły gdzieś w ferworze konsumpcji czy jakichś takich dążeń innych niż te, które są naprawdę spełnianiem tych marzeń. Także do tego dzieci zachęcamy, bo wierzymy głęboko, że tylko wtedy będą szczęśliwe, a to jest dla nich najważniejsze. Autor Małego Księcia był francuskim pilotem. To też podczas Dnia Patrona nie mogło zabraknąć wizyty przedstawiciela tego podniebnego zawodu. Gościem specjalnym był Jakub Wolak, student trzeciego roku lotnictwa i kosmonautyki na Politechnice Rzeszowskiej. Opowiedział uczniom wiele ciekawostek związanych z lataniem czy też nawigacją samolotu. Mówiłem o takich ogólnych sprawach związanych z bycia pilotem, typu jak to jest latać w nocy. Jest to bardzo przyjemne uczucie, uspokajające, ponieważ w dzień jest bardzo duży ruch lotniczy w porównaniu do nocy i tak samo turbulencje. W nocy jest to powietrze spokojne, można się tak wyciszyć, wsłuchać w naturę. Pomimo tego, że silnik działa, to jakby poczuć powietrze wokół nas, otaczającą atmosferę. Na dole tylko widać takie światełko od samochodów i lamp ulicznych i jest to takie nostalgiczne i melancholijne. Oprócz spotkania z gościem, uczniowie szkoły wykonywali również w klasach tekturowe modele samolotów, do których później mogli wsiąść i dzięki wyobraźni, choć na chwilę stawali się prawdziwymi pilotami. Szkoła podstawowa nr 8 w Tarnobrzegu zaprosiła całe rodziny na piknik profilaktyczno-edukacyjny. Poza licznymi atrakcjami zajęto się także tematem milczenia wobec przemocy. Problem przemocy występuje nie tylko wśród dorosłych. Pojawia się on także w przypadku dzieci. Sprawcy przemocy często czują się bezkarni ze względu na brak reakcji ze strony ofiar czy świadków. Dlatego też Szkoła Podstawowa nr 8 w Wielowsi postanowiła zwrócić uwagę na takie zachowania i zorganizowała piknik profilaktyczny z konkursem plastycznym w tle. Uważamy, że trzeba mówić o tym, że właśnie przemoc nie lubi milczenia i trzeba reagować, bo wiele osób po prostu nie reaguje na formy różne przemocy, nie tylko fizycznej, ale też psychicznej czy emocjonalnej. Także dlatego postawiliśmy na to, że musimy dzieciom uświadamiać, że zawsze trzeba reagować, kiedy widzimy, że ktoś jest sprawcą przemocy.
Poza profilaktyką nie zabrakło też zabawy. Szkoła zapewniła popularne atrakcje zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Wspólnie z OSP naszą wielowiejską zorganizowaliśmy w ogóle cały teren i pokazy strażackie. Mamy strefę gastro, gdzie dzieci mogą zjeść bigos, można i kiełbaską się poczęstować. Mamy tarcze do paintballa, mogą dzieci w zawodach sportowych brać udział. Mamy też pokaz talentów naszych uczniów, licytacje, ponieważ mamy wielu, wielu sponsorów, przyjaciół naszej szkoły, którzy zorganizowali dla nas vouchery do licytacji, zawody sportowe. Myślę, że dzieci bawią się dobrze. Za wszystkie zebrane na pikniku środki szkoła planuje stworzyć strefy chilloutu dla swoich uczniów. W trakcie pikniku nie zabrakło także występów artystycznych. Przed publicznością zaprezentował się zespół Gorzyczany, a także uczniowie szkoły. To co ma, to radość najpiękniejszych dla. Granatem ćwiczebnym, survival, praca ze sprzętem saperskim to tylko część specjalistycznego treningu, jaki został zorganizowany nad Jeziorem Tarnobrzeskim przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej. Chętnych do poznania wojskowego rzemiosła nie brakowało. To już 5. edycja akcji Trenuj z Wojskiem, której głównym inicjatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Profesjonalne szkolenie do Tarnobrzega zagościło po raz pierwszy, a w rolę poligonu wcieliły się tereny wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Jesteśmy tutaj po to, żeby tym ochotnikom przybliżyć rzemiosło wojskowe właśnie na poszczególnych punktach, których łącznie jest 10. Punkty są rozmieszczone w całej tutaj lokalizacji Jeziora Tarnobrzeskiego i są to między innymi udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, rzut granatem, mogło postrzelać z karabinka amunicją ASG. A ponadto uczestnicy poznali podstawy walki wręcz, pokonali most linowy, obsługiwali sprzęt saperski. Wszystko po to, by poczuć się jak żołnierz. Trening był dobrą okazją do podjęcia decyzji o wiązaniu swojej przyszłości z wojskiem. 8-godzinne przeszkolenie wojskowe to jest bardzo krótki okres czasu. Ten czas po prostu ucieka im w okamgnieniu i jest to taki początek, jest to takie obeznanie się, poznanie tej wojskowości od środka. Niektórzy z nich w trakcie właśnie tych ćwiczeń przychodzą i mówią, nie takie buty wziąłem, bo mogłem tam wziąć ciemne, a wziąłem jasne przykładowo. Więc pokazuje tą wojskowość od środka i oni sami są zadowoleni, a my cieszymy się z tego, że możemy im to umożliwić. To nie koniec szkoleń organizowanych przez lokalnych terytorialsów. Kolejna odsłona, czyli wakacje z WOT, już na przełomie czerwca i lipca. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, programy Bardzo Kulturalnie i Pytamy Wprost. Z kolei we wtorek, 11 czerwca o godzinie 15 na retransmisję 4 nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega, a o 17.15 na premierowe wydanie programu Tacy My i kolejną odsłonę cyklu Nasza Historia z Archiwum Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się w mieście i regionie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.